Opowieść o zaginionej księżniczce. Część trzecia. Wicekról kilka lat wędrował po pustyni, aż znalazł trzeciego wielkoluda, trzymającego w ręku jeszcze większe drzewo. Również i trzeci wielkolud zapytał wicekróla, kim jest i czego szuka. On także był przekonany, że perłowy zamek i złota góra nie istnieją. Jednak na prośbę wędrowca obiecał spytać się wiatrów, czy któryś z nich nie widział zamku i góry. Wielkolud otworzył usta i wydał taki dźwięk, jak gdyby niebiosa zderzyły się z ziemią. Momentalnie pojawiły się wszystkie wiatry przylatujące na wezwanie swego władcy. Żaden wiatr nie widział jednak ani góry ze złota, ani zamku z pereł. Sam widzisz, rzekł wielkolud, że one nie istnieją. Lepiej wróć do domu i odpocznij. Wiem, że muszą istnieć, powiedział wicekról, zalewając się łzami. W tym właśnie momencie pojawił się ostatni, spóźniony wiatr. Czemu przybywasz tak późno? Spytał gniewnie wielkolud. Dlaczego nie przybyłeś na czas, jak inne wiatry? Mistrzu, usprawiedliwiał się zmęczony wiatr, ciężko dysząc. Przybyłem tak prędko, jak tylko mogłem. Nie dałem jednak rady pojawić się wcześniej, gdyż musiałem zanieść zaginioną księżniczkę do zamku z pereł na Złotej Górze. Wtedy wicekról usłyszał te słowa. Jego radość nie miała granic. Poprosił wiatr, aby przeniósł go na Złotą Górę, a ten zgodził się na to z ochotą. A co jest cennego na tej górze? Spytał wielkolud. Wszystko jest tam niezmiernie cenne, odpowiedział wiatr. Skoro udajesz się do miejsca, gdzie wszystko jest tak drogocenne, powiedział wielkolud, władca wiatrów, nie możesz się tam pojawić z pustymi rękami. Ponieważ od tak wielu lat szukasz zaginionej księżniczki i zniosłeś tak wiele trudów, podaruję ci cudowną sakiewkę. Kiedy tylko włożysz do niej rękę, wyciągniesz ją pełną złotych monet. Wicekról wziął sakiewkę, podziękował wielkoludowi, a wiatr zaniósł go do podnóża góry ze złota. Górę otaczało miasto, a wiodących do niego bram broniły liczne straże. Żołnierze nie chcieli wpuścić wędrowca do miasta, ten jednak sięgnął do sakiewki, wyciągnął złote monety i przekupił nimi strażników. Kiedy już znalazł się w mieście, stwierdził, że jest ono piękne i bogate. Spotkał tutaj pewnego bogatego człowieka, od którego kupił potrzebne mu pożywienie. Wiele czasu poświęcił na znalezienie sposobu dostania się do zamku i uwolnienia księżniczki. W końcu, dzięki swej mądrości i prawości, zdołał przezwyciężyć wszystkie przeszkody. Odszukał księżniczkę i uwolnił ją, po czym oboje wrócili do domu, do króla. Nasz mistrz nie powiedział, w jaki sposób wicekról uwolnił księżniczkę. Wiemy jednak na pewno, że w końcu odnalazł ją i uwolnił.